Witam z Retropiwnicy. W dzisiejszym odcinku chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie mój terminal HP. Jest to sprzęt, który celowo został wybrany, ponieważ wiedziałem, że da się go po małych przeróbkach dostosować do działania w systemie DOS. Oczywiście największym wyzwaniem było tutaj uruchomienie dźwięku, karty dźwiękowej, ponieważ wiadomo, te sprzęty mają wbudowaną kartę dźwiękową na płycie głównej, niestety zazwyczaj jest to karta typu PCI, która nie ma absolutnie żadnego wsparcia w systemie DOS. Zatem skazani bylibyśmy ewentualnie na odpalanie gier wyłącznie takich, które wydają dźwięk zbudowanego głośniczka. Dlatego też poszła mała przeróbka, została wycięta, wydziergana w zasadzie, bo to tak niezbyt ładnie, niezbyt estetycznie wygląda, no ale spełnia swoją funkcję. Także została zrobiona odpowiednia dziura, przez którą przesunięta została przewleczona taśma Risera, Riser PCI. No i na zewnątrz umieściłem kartę dźwiękową, również PCI, ale jest to akurat taki model, który posiada sterowniki, posiada wsparcie pod system MS-DOS. Zatem w większości gier, wiadomo, że nie we wszystkich, ale w większości gier powinno to jakoś tam działać. Ogólnie ten sprzęt, jeżeli chodzi o model, to już go przekręcam. Wygląda on mniej więcej tak. Taki jeden z troszkę większych terminali, bo są oczywiście mniejsze urządzenia. Już mówię, co to za machina. Jest to ogólnie seria HP Compact T5000, a konkretnie jest to model T5720, wyposażony w procesor AMD. Domyślnie miał tutaj, zdaje się, 512 MB pamięci i wciąż chyba tyle ma. Jedyne, co modyfikowałem tutaj, to dysk SSD, no bo jest coś takiego, co ma niby przypominać dysk SSD. Domyślnie tutaj miało akurat chyba 500... chociaż tutaj napisane 256, ale to chyba była zamontowana 512. Ja sobie na początku wgrałem tutaj Windows 98 i przez jakiś czas działałem na tym Windowsie, ale ostatecznie trafił mi się inny dawca, który również miał tego typu dysk i akurat tam był 1 GB, także zrobiłem odpowiednie podmiany. No i w tym momencie mam już tutaj 1 GB. Pozbyłem się całkowicie tego Windowsa 98, bo jakoś tam to działało, ale według mnie to nie miało sensu. Zawsze chciałem mieć taki sprzęt, który będzie umożliwiał odpalanie fajnych, starych gier właśnie w systemie DOS i jednocześnie będzie cichutki, wydajny. No i myślę, że to urządzenie akurat spełnia po tej małej przeróbce większość tych wymogów, jakie stawiałem właśnie przed terminalem. Nie jest używany do niczego innego, tylko i wyłącznie do gier pod DOS-a. Oczywiście jest możliwość uruchamiania tych najstarszych tytułów, które wiadomo, że na zbyt wydajnych jednostkach w ogóle się nawet nie zechcą uruchomić. Da się pewnymi sztuczkami programowymi to zrobić. Na pewno wam to dzisiaj pokażę, jak już to odpalimy. Na dzisiaj dodatkowo jeszcze przygotowałem oczywiście klawiaturę PS przez 2, myszkę PS przez 2. Mamy pada, którego tutaj sobie podłączymy do gameportu. Jakiś tam zasilaczek 12V, bo ten sprzęt właśnie zasilany jest 12V. No i myślę, że pora to odpalać. Mam kilka gier DOS-owych w zanadrzu. Na pewno sprawdzimy sobie, przypomnimy sobie, jaką mniej więcej to ma wydajność. Spróbujemy też sprawdzić, czy układ graficzny, jaki tu jest wbudowany, jest w stanie poradzić sobie z różnymi starymi trybami, typu właśnie EGA, typu CGA, może nawet Herkules. Także sprawdzimy to sobie. No i na pewno zagramy w jakieś fajne strzelanki, no bo tego typu gry akurat lubię pod DOS-em. Także ja sobie wszystko tutaj teraz podłączę i widzimy się za moment. Dobra, już jestem, wszystko jest podłączone, nawet już system załadował, system DOS i nakładka Norton Commander, ale może sobie wyjdziemy jeszcze z tego,
i spróbujemy wejść do BIOS-u, zobaczymy jak to w ogóle tutaj się prezentuje w BIOS-ie. Teraz zobaczymy, który to był Dell albo F10, już nie pamiętam teraz. F10, dobra. OK, mamy uruchomiony BIOS, HPT5000, informacje o systemie. No i widzicie, że tu jest taki dosyć specyficzny, jednorodzeniowy procesor AMD GOD NX1500. Jest to procesor o taktowaniu 1000 MHz. Także wydaje mi się, że dosyć wydajny, nawet można by powiedzieć tutaj, że zbyt wydajny jak na potrzeby systemu DOS. No ale okej, okay, niech taki będzie. Na pewno mocy nam tutaj nie będzie brakować. Zerknijmy dalej, co my tu jeszcze mamy. No, oczywiście data tu nie jest poprawnie ustawiona. Wykrywa poprawnie ten niby dysk SSD wielkości 1 GB. Co tutaj jest ciekawe, to oczywiście terminal posiada kilka gniazd USB. No i w momencie, gdy wepniemy tam na przykład taki pendrive, no to jest możliwość jakby zobaczenia przez DOS tego pendrive'a w formie dysku. Tyle tylko, że musimy mieć wtedy albo pendrive'a sformatowanego w systemie FAT, czyli maksymalnie tam partycja będzie 2 GB, albo jeżeli mamy możliwość uruchomienia na przykład z dyskietki, a wiadomo, że te komputerki nie mają wbudowanego napędu, on by się po prostu tutaj nie zmieścił, nie ma na niego miejsca. Dlatego też można skorzystać z napędu zewnętrznego na USB. Podłączamy taki napęd dyskietek właśnie do portu USB, wkładamy dyskietkę startową, tylko tutaj już zastrzeżenie, to musi być wtedy dyskietka startowa obsługująca system plików FAT32 i to chyba jest najlepsze rozwiązanie, jak do takiego sprzętu przenosić dane, przenosić gry chociażby. Czyli bierzemy zwykły pendrive, jakiś nie wiem 8-16 GB, formatujemy go na system plików FAT32, wrzucamy co tam chcemy na niego umieścić. No i wtedy musimy odpalić komputer właśnie z takiej dyskietki lub też możemy skorzystać z jakiegoś botowalnego Linuxa, na przykład właśnie chociażby z pendrive'a. Taki Linux, chodzi o to, żeby ten Linux, ten system, który odpalimy, rozpoznawał właśnie partycję tą, która jest tym dyskiem naszym, plus jeszcze widział dodatkowo tą zawartość na tym pendrive'ie, tak? Wtedy jest możliwość po prostu skopiowania sobie danych. Dla mnie najłatwiej, najwygodniej to oczywiście skorzystać z zewnętrznego napędu FDD. Mam dyskietkę startową Windowsa 98 i to już wystarcza. Odpalam sobie taki sprzęcik właśnie z dyskietki. Przechodzę później na ten dysk wbudowany, tam sobie odpalam Nortona i Norton normalnie widzi pendrive jako kolejny dysk, jako dysk D i mam dostęp, mogę z tego dysku bezpośrednio odpalać, a mogę sobie po prostu skopiować. Także tak wygląda przenoszenie tutaj danych. Kiedyś próbowałem właśnie z tym Linuxem i faktycznie to też działało, chociaż to jest bardziej uciążliwe, bo trzeba oczywiście mieć jakąś lekką dystrybucję. Gdzieś tam na ten pendrive to wszystko wrzucić, zostawić jeszcze jakieś miejsce na tym pendrive, żeby sobie można było jakieś tam dane przenosić, także to jest bardziej uciążliwe. Wydaje mi się, że lepiej skorzystać właśnie z napędu FDD. Dobra, zobaczmy co tu jest dalej, jeszcze jaka jest możliwość ustawienia. No oczywiście tutaj, które urządzenie ma być pierwsze uruchamiane. Ja mam ustawione USB, także w momencie, gdy włożę taki napęd FDD po USB, no to on będzie od razu jako pierwszy mi tutaj startował. Także to jest dobre rozwiązanie. Ogólnie nie ma tu zbyt dużo opcji w tym sprzęcie. Możemy włączyć, wyłączyć zintegrowane audio i w tym wypadku ja mam to włączone wciąż, mimo że korzystam z DOS-a, który teoretycznie nie widzi tej karty. I mam dodatkowo jeszcze przecież drugą podpiętą kartę na zewnątrz, na PCI Razerem. Ale wykorzystuję fakt, że ten sprzęt ma
wbudowany głośniczek, ponieważ gdy wyłączymy zintegrowane audio, ten głośniczek również nie będzie działał. Także ogólnie jeżeli odpalamy jakąś grę, która wykorzystuje tylko ten wbudowany głośniczek, no to dodatkowo przy włączonej tej integrze jesteśmy w stanie skorzystać z tego zielonego wyjścia audio z tyłu na płycie i tam po prostu wyprowadzić ten dźwięk na jakiś głośnik. Także to jest też takie ułatwienie. Ja będę sobie też tutaj prawdopodobnie przypinał, bo dzisiaj będą gry, które korzystają z Sound Blastera i wtedy będę podpinał mój głośniczek bezprzewodowy właśnie bezpośrednio do tej karty na Riserze. Ale gdy gra nie będzie obsługiwała Sound Blastera, no to będę przepinał ten sam głośniczek do wyjścia tego zintegrowanej karty. Wtedy dźwięk z tego PC Speakera będzie przekierowywany na to wyjście audio i jednocześnie pójdzie to wszystko na ten mój głośniczek i będę mógł sterować głośnością i ten dźwięk też troszeczkę inaczej będzie brzmiał. Także to jest przydatne i tej integry ja nie wyłączam. Wiadomo, że network, kontroler tutaj mi nie będzie potrzebny pod DOS-em. USB zostawiam, no bo wiadomo, chcę sobie raz na jakiś czas coś tutaj przenieść, jakieś dane. Port równoległy może być wyłączony, żeby nie zużywał nam dodatkowych jakichś zasobów. Ale gdybyśmy chcieli się na przykład jakimś Kovoxem pobawić, no to nie ma problemu, możemy go włączyć i podpiąć się bezpośrednio właśnie do portu równoległego. Cóż tu jeszcze więcej jest? No, tutaj raczej nic nas nie będzie interesować z tego. Także widzimy BIOS dosyć ubogi w ustawienia, no ale tak został przygotowany i można korzystać z tego, co jest tutaj dostępne. My nie będziemy nic save'ować, po prostu wychodzimy, odpalamy jeszcze raz system DOS. I zaraz jeszcze podejrzymy sobie w jakichś programach diagnostycznych na szybko tylko tą konfigurację i mniej więcej jak to wydajnościowo wychodzi na tle innych sprzętów podobnej klasy, czyli na szybko odpalamy NSSI. Ależ ten głośniczek jest ostro pogłośniony, jest ostro głośny. Dobra, widzimy, że akurat tutaj procesor teraz nam wykrywa jako Sempron, ale to oczywiście jest ta odmiana Athlona Geode. No, wiadomo, 1 GHz. Tu jest w miarę OK. Co ciekawe, ta karta graficzna zintegrowana tutaj nam podpowiada, że jest to układ SIS, wbudowane 16 MB. Prawdopodobnie te 16 i tak jest brane z pamięci RAM. VESA 3.0. Sprawdźmy jeszcze głębiej, co nam tu pokaże. Tutaj pokazuje nam teoretycznie, że ta karta jest typu AGP i to 8X. No zatem, jeżeli to jest dobrze rozpoznane, no to faktycznie to może być, no jakoś tam wydajność może mieć, chociaż to wiadomo SIS, więc w grach 3D raczej nie ma co spodziewać się spektakularnych wyników, dlatego też zrezygnowałem całkowicie z Windowsa i ten sprzęt przeznaczyłem wyłącznie do gier pod DOS. Tu nam też podpowiada, że jest to układ SIS 330 Mirage. Może i taki jest, nie wiem, nie wnikam. Dobra, idziemy dalej. Sound Blaster został wykryty. Aha, dobra. Już sobie podejrzeliśmy. Ponieważ mam aktualnie załadowany sterownik MMM386, a on tu się gryzie akurat z tym programem, gdy chcemy podejrzeć właściwości karty dźwiękowej. No to trzeba jeszcze raz go odpalić. Na wszelki wypadek ten sterownik załadowałem, chociaż nie wiem, czy któraś gra akurat go wymaga. Mamy tutaj na pokładzie 512 bodajże megabajtów pamięci, więc jest to stanowczo za dużo i tak DOS tego nie będzie w stanie wykorzystać. DOS tu będzie widział ewentualnie 32 megabajty, zatem w tym momencie jest ustawione tak, że pół na pół jest chyba rozdzielone. Możemy sobie podejrzeć, jak wyglądają pliki konfiguracyjne, config.sys. Tu widzimy właśnie sterownik MMM386. Przydzielone jest 16 MB
z tych 32, które ewentualnie może sobie tam DOS zobaczyć. Natomiast AutoExec wygląda w ten sposób. Mamy załadowane oryginalne sterowniki właśnie do tej karty dźwiękowej. Sterowniki z folderu DOS 801. Patrzę, co to jest za karta. To zdaje się była jakaś Fortemedia. Właśnie coś tam na układzie 801 bodajże. Stąd jest właśnie końcówka nazwy tego folderu. Ok, no i tak by to się prezentowało. Jeszcze ewentualnie tylko na szybko pokażę Wam, jak szybki jest to układ Speed 200. Spójrzcie, tutaj dobija wszystko na maksa do prawej strony. Znaki na milisekundę, prawie 30 tysięcy. No to akurat błędnie wykrywa wideo, bo nie jest to żaden sęk, ale po prostu on nie zna takiego układu i dla niego dopasowanie do Tsenga mu tam w jakiś sposób odpowiada, więc tak to pokazuje. Jeszcze wróćmy na chwilę do tego NSSI, bo tam chciałbym zerknąć tylko na wydajność CPU, żebyście mieli mniej więcej wgląd, jak duża to jest wydajność tego zestawu. Patrzcie, przekraczamy tutaj wydajność Pentiuma 3 EB866, więc naprawdę maszynka dosyć mocna. Jeszcze zerknijmy na FPU. Jak tutaj, czy też ją pokonam. Tu akurat jest mniej trochę. W tym teście koprocesora akurat lepiej wypadają jednostki Intela. Także Pentium 3866 tutaj ma wyższy rating. Ale okej, ta jednostka jest i tak na tyle wydajna, że na potrzeby DOS-a to jest stanowczo aż nadto. Na pewno jeżeli będzie taka konieczność, to będziemy próbować tutaj wyłączać pamięć podręczną po to, aby zbić właśnie wydajność i żeby można było niektóre gry odpalić. Ale do tego dojdziemy, gdy akurat byśmy mogli dzisiaj sobie na coś takiego trafić, to na pewno Wam pokażę, jak ja to tutaj będę wyłączał tą pamięć programowo. A na razie wejdźmy sobie do folderu odcinek, no bo taki folder na dzisiaj założyłem. Mamy tutaj kilka gier. Zacznijmy od tego popa na końcu, czyli jest to Prince of Persia. Ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, chciałbym sprawdzić jak ten układ graficzny SIS, jak zareaguje na grę, która właśnie będzie chciała się w trybie CGA odpalić, w trybie Hercules, czy tam w trybie EGA, no bo wiadomo, że tryb VGA, no to powinno to domyślnie poprawnie obsługiwać. Mamy tutaj taki fajny setup, już Wam to odpalam. Mamy w tym momencie właśnie ustawione na VGA rozdzielczość 320x200, 256 kolorów, zatem zostawmy to na razie w tym trybie. Jak widzicie, mam tego pada podłączonego, zatem ustawiłem sobie joystick i klawiaturę, natomiast dźwięk wymusiłem adlib i niech tak tutaj to zostanie. Zapiszmy to jeszcze raz, no i odpalamy Prince'a. Czyli, o, tu już dźwięk się nawet pojawi pogłośnie. No i dobra. Czyli to jest ten tryb, z którym karta SIS, ten układ powinien sobie radzić bez najmniejszych jakichś problemów. Aha, tutaj będzie teraz sterowanie tym moim padem. No i widzimy, że wszystko działa poprawnie. Ta gra nie wymaga żadnego zbijania wydajności zbyt szybkiego CPU. Śmigaj na górę. Tylko oczywiście musiałbym się przyzwyczaić jeszcze do obsługi tego. No i jeszcze troszeczkę pogłośnie chyba. No i spadłem. Ale okej. Jak tu się wychodziło? Ctrl-Q, trzeba zapamiętać. Okej. Wejdźmy jeszcze raz do setupu i teraz kolejno zmieniamy. Ustawmy sobie tryb. Od razu powiem, że tryb Tandy tutaj nie będzie obsługiwany na pewno, ale te pozostałe myślę, że łącznie z Herkulesem powinno to chyba
obsłużyć. Zaraz zresztą sobie sprawdzimy. Dobra, w takim razie teraz przyszła pora na EGA, czyli zostajemy wciąż przy rozdzielczości 320x200, tyle tylko, że liczba kolorów nam spadnie do 16. Zapisujemy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj kolorki już troszeczkę inaczej nam się prezentują. Według mnie chyba nawet nie jest gorzej, mimo że tych kolorów teoretycznie jest mniej w tym trybie. No to jak dla mnie wygląda jakoś to tak ciekawiej. Na pierwszy rzut oka ten powiedział, że jest bardziej kolorowo, ale to kwestia bardziej pewnie ilości odcieni, tak? W tym trybie VGA tam było to wszystko takie bardziej ujednolicone. Te przejścia między kolorami były tak troszeczkę zamaskowane. Natomiast tutaj ewidentnie się to wszystko tak odróżnia od siebie i mam wrażenie, że nawet jest więcej tych kolorów. No ale okej, zobaczmy, jak tutaj w grze wygląda. Widzimy, że tutaj nasz osobnik troszeczkę bardziej chyba jest teraz opalony. Wydaje mi się, że ma też inny kolor włosów. Tak na szybko się przebrał. Jak dla mnie nie wygląda to jakoś specjalnie gorzej w tym trybie. No i z tego, co widzę, ten układ SIS sobie też spokojnie z tym radzi. Także na pewno prawdą jest to, że karty VGA, SVGA też poprawnie obsługują te stare tryby. No i spadłem. Dobra, ale ja w ten tytuł nigdy nie umiałem grać i chyba się nigdy dokładnie nie nauczę. Zatem zobaczmy kolejne tryby. Nie będziemy tutaj długo nad tym siedzieć, bo jeszcze kilka tytułów musimy faktycznie ograć dzisiaj. Wchodzimy znowu do setupu. Tym razem Tendi opuścimy, bo ja wiem, że to nie odpali. Nie ma prawa to odpalić na tego typu karcie. Ale sprawdźmy Herkulesa i CGA. Tym razem Herkules, zatem możemy spodziewać się, no, dwa kolory. Dobra, zapisujemy, czyli czarny i biały, tak? Sprawdźmy, czy w ogóle to odpali. No i chyba nie. Ten tryb nie będzie obsługiwany przez tą kartę. No trudno, nie udało się z Herkulesem. Ale CGA już powinno chyba działać. Sprawdzamy. Dobra, wychodzimy, zapisujemy. No i spróbujmy w trybie CGA. No, tutaj to już jest zdecydowanie gorzej. O ile tryb EGA prezentował się dosyć fajnie, tak tutaj zaatakowały nas te róże przeplatane, no, z takim dziwacznym kolorem. Nie no, nie wygląda to dobrze. Skóra jest, twarz jest różowa. Nie, zdecydowanie. Na pewno karta obsługuje ten tryb, ale niestety już wyglądem to odstrasza. W takim trybie ja bym nie chciał raczej grać. Ale w trybie EGA myślę, że całkiem fajnie by to wyglądało i całkiem przyjemnie by się tam grało. Dobra, no to sobie sprawdziliśmy. Tendi nie będzie działać i Herkules też nie będzie działać. Wychodzimy i już przystępujemy do odpalania gier. Zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć folderów z grami. Zaczynamy od tego Ajaxa. Zobaczymy, co to będzie. TDY. No to klikamy. Tutaj mamy też zapytanie. No wiadomo, Herkulesa, jak tam nie obsłużyło, no to i tu nam też nie obsłuży. Color Graphic Adapter, czyli CGA. No widzieliśmy, jak że tam słabo to wyglądało. Tu też nie ryzykujemy. Żebyśmy mieli dedykowaną kartę CGA, no to co innego. Może wtedy byłoby lepiej, ale tutaj nie będziemy ryzykować. Tendi też nie zadziała, no to zostajemy przy tym. EGA. I w tym momencie... W tym momencie przełączyłem wyjście, właśnie wyjście tego PC Speakera na mój głośnik, dzięki czemu mogłem to przyciszyć sobie, bo było stanowczo za głośno.
Dobra, i teraz czym tutaj będziemy sterować? Widzimy, że to będzie jakaś strzelanka. Fire. Aha, tutaj możemy sobie wybrać, czym będziemy sterować. Teraz dopiero. K, klawiatura, J, joystick. No to wiadomo, że weźmiemy teraz joystick. Mamy jakąś kalibrację. OK, center i naciśnij C. Naciskam C. O, wreszcie się ten dźwięk trochę uspokoił, bo taki był dosyć denerwujący. Ale sama gra, jak widzimy, wygląda dosyć ciekawie. Tutaj to kółeczko przed nami to jest taki jego chyba celownik. Tam było lepiej to widać. Teraz tak jest średnio wyświetlany. Ale to jest na 100% celownik. O. Trochę się kisi chyba z tym celownikiem. O, teraz dopiero poprawnie się wyświetlał przez moment. I znów widzimy, że jest coś, jakiś problem z tym. Z wyświetlaniem jego. Ale sama gierka wygląda całkiem dobrze. Jakieś bomby nawet tutaj mamy. Ale łatwo skusić. Jeszcze przyciszę. O, to chyba było. To było minimum. Dobra. Także taki tytuł bardziej by mi pasował do jakiegoś właśnie 286, może nawet na XT to wyszło. Z tego co widzę. Prawdopodobnie nie ma to zbyt dużych wymagań. Ale kuszę. Bomba. Troszeczkę denerwujący jest ten dźwięk. Ten za bardzo piskliwy jest jeszcze. No, ciężka, trudna gra dosyć. Nie wiem, czy gdzieś tam się dało poziom trudności zmieniać. Nie wychwyciłem tam na początku. Szkoda, że ten dźwięk tak jeszcze piszczy tutaj mi. Jak się nic nie wciska, to on zaczyna tą swoją melodię wygwizdywać. A jak zaczynam strzelać, no to wtedy odtwarza te dźwięki wystrzałów. Ale widzimy, że kolejny tytuł, który nie wymaga obniżenia wydajności tej jednostki. Działa to poprawnie. Bach, bomba. No, nawet mi się udało tamto bombą zniszczyć. Trzeba się trochę skupić, ale nie, to jest chyba za trudne. Podejrzewam, że zmienimy sobie na jakiś inny. Teraz jak się stąd wychodziło? F10 chyba. Dobra. Uff, troszeczkę się nasłuchałem tego dźwięku. Aż za bardzo. No i dobra, mamy teraz tytuł Aria. Dobra, po prostu odpalę to. Nie będę tego próbował czytać. Game, exe, no to chyba z tego. O, mamy tu nawet jakieś opcje. Level easy może być. Sound, muzykę i dźwięki, dobra. Control. Ups. Coś mi tutaj, zaczyna mi ten pad wychwytywać, przestawiać. Easy. O, joystick. Tylko nie widziałem tutaj żadnej kalibracji. Podejrzewam, że już będzie źle działać. Start game. No zobaczymy. Oj, chyba nie było żadnej kalibracji. Ale działa. Tylko, że dźwięku nie słyszę żadnego. A chwila, bo mam przełączony. A, już muszę się znowu pod tą kartę dźwiękową podłączyć. I może coś będzie teraz. Słychać? O. Tu jest dosyć... To już na max jest. To jest dosyć cicho. Dźwięk w tej grze jest dosyć cichy. Ale dobra, udało się odpalić cokolwiek tam może wyłapie mikrofon. Okej, ale najważniejsze, że ten pad bez kalibracji tutaj w końcu zaczął działać. Bo już myślałem, że będzie mnie ściągać na którąś stronę i nie będzie w ogóle działać. Bo tak czasem jest. Jak nie ma kalibracji, to potrafi na przykład na lewo ściągnąć i nie da się
kontrować za bardzo, tylko będzie cały czas ściągnięty gdzieś tam ten stateczek. No dobrze, działa ta gierka. Też raczej nie ma zbyt dużych wymagań. No ale zresztą większość tego typu gier pod DOSa nie będzie wymagać nie wiadomo czego do prawidłowego działania. Gorzej jak jest w tą drugą stronę, jak sprzęt jest za szybki. Jakieś bomby, coś więcej? Nie, tylko ten taki chyba karabinek mam. Może trzeba coś zebrać. O, tu coś jest. A, to speed up. A to? Jakaś bomba była, to chyba tego nie brać. A co tam było? O, nie mogłem przelecieć. Trzeba było... Tam trzeba było wlecieć, chyba. Nie wyłapałem, o co tam chodziło. I się zderzyłem ostatecznie. Aj, aj, aj. Game over. Dobra, jeszcze raz zaczniemy sobie. RP. No dobra. I tak jest na pierwszym miejscu. Start game. Teraz trochę skupienia i może kawałek się uda chociaż przejść. Jakieś kwiatuszki? Co to w ogóle jest? O, rozwalili mnie. A tam ile tych statków? Jeszcze 5 było chyba? Tak, jeszcze 4 mi zostały. No niestety jedno przywalenie i od razu ginę, więc o, właśnie. Więc faktycznie trzeba dobrze manewrować między wystrzałami i między latającym wrogiem. Też nie jest jakieś za specjalnie proste to. Może myszką by się lepiej tu sterowało. Może byłaby większa precyzja. Wow. Ja tu nic chyba nie ugram w te tytuły. Ogólnie to lubię tego typu gry, ale jakoś to dzisiaj słabo idzie. A zaraz ci będę atakować z góry. To. A tu jest przelot. Ale co dalej? A to trzeba chyba. To trzeba tak nawalać w to, aż się chyba przejście zrobi. Bo tam kawałek już zaczęło niszczyć tego. Chyba tak. Czyli trzeba w jeden punkt strzelać cały czas. Ja myślałem, że trzeba gdzieś tam na bok wlecieć w te kółeczka, czy... Zero. Ostatnim tym lecę chyba. Gierka fajna, tylko trzeba troszkę potrenować. Na środku tak nie jest zbyt bezpiecznie. I teraz strzelam cały czas w jedno miejsce. Uda się? No i nie mogłem przelecieć, nie wiem o co chodzi. Nie dało się. No trudno, nie chciało mnie puścić, to nie. Za karę zmieniam grę. RP, RP, okej. Okay. No nawet tutaj da się wyjść przez menu bezpośrednio do DOSa. Dobra. No tutaj może być ciekawe. Bomb Jack. Sprawdźmy, jak wygląda taka wersja pecetowa. Kiedyś jakieś podejście robiłem do tego, nie wiem, na 386 bodajże, do tego tytułu i zdaje się, że było stanowczo za wolno. Nie dało się grać. Czyli to jest jedna z tych gier, które prawdopodobnie przynajmniej jakiegoś 486 dosyć mocnego wymaga ten tytuł, bo faktycznie na 386 i tutaj to chyba nawet była 40, no nie szło w to grać. Tak było powoli, że nie dało się. Dobra, nowa gra. Nie wiem, czy tu będzie pad działał. Nie. Prawdopodobnie to będzie klawiatura. Ojej, ojej, znowu. Chwila.
Najpierw wyciszę, bo tam mam na full pogłośniony ten głośnik. Dobra, teraz się przełączę, żeby ten dźwięk poszedł na głośnik i sobie troszeczkę pogłośnię tylko na głośniku. Teraz za dużo. Dobra, tyle może być. No i tutaj gra się po prostu strzałeczkami, kursorami na klawiaturze. Ajajaj, ale ładnie to wygląda i tutaj chodzi elegancko. No wtedy jak to odpalałem na 386, no to faktycznie nie szło w to w ogóle zagrać. Nie wiem, jakie to ma wymagania dokładnie, ale pewnie coś w granicach 486, jakiegoś DX-a pewnie. Bo to raczej chodziło chyba o procesor, a nie o kartę graficzną. RP. Dobra. Jeszcze raz, no bo tam za dużo czasu straciłem na tym przełączaniu. Powinienem mieć jakieś dwa głośniczki naraz wpięte. Jeden bezpośrednio do karty dźwiękowej, a drugi w ramach tego wyłapywania tego PC Speakera. No ale mam tylko jeden aktualnie i jak coś to muszę się przepinać nim. Więc to tak troszeczkę niewygodnie może być. Coś tu leci, wezmę to. A to czarne to nie wiem, czy mogę. Pewnie nie. Pewnie jakaś skucha będzie. Wybuchnie mi to zaraz albo coś takiego. I co, jeszcze jeden został. Złapię go. Tylko... Zostałem uwięziony prawie. Już myślałem, że skuszę. Ale jak pilnuję tego. Teraz. Jest. Przynajmniej się level udało przejść. Level 2. Wygląda to nieźle graficznie. Niczego tutaj raczej nie brakuje. No i teraz czy uda się, nie uda się, bo mi jakieś UFO dotknęło. I teraz ten tu będzie mi pilnował. O. Jak go stamtąd ale teraz może sobie za daleko. Dobra, ale level się uda zaliczyć i będzie trójeczka. Coraz ładniej to chyba wygląda. Te obrazeczki w tle tam są coraz fajniejsze. No dobra. Jeden tytuł dzisiaj powinien być na myszkę. Także stąd ta myszka jeszcze, co wam pokazywałem. Ale to myślę, że chyba na sam koniec spróbujemy. Wiadomo, do myszki trzeba będzie jeszcze sterownik załadować. A po co ma siedzieć w pamięci, obciążać. Także to sobie buchniemy ten sterownik na sam koniec. Co to jest? Nie wiem, które... O, jakieś buźki. Ja mogę teraz ich pozjadać. Ale chyba lepiej te czerwone... Udało się. Myślałem, że mnie rozwalił w ostatnim momencie, ale to jednak ja złapałem. No dobra. Nie, no ładnie to wygląda. To UFO jest szybkie, tak dosyć żwawo sobie lata po ekranie. Ła, ła. Tego to właśnie się zastanawiam, czy mogę to czarne dotknąć, ale podejrzewam, że raczej nie. Aj, no i już teraz wiem, że nie. I game over. Dobra, gierka fajna. Tylko na pewno coś lepszego niż 386 do niej potrzeba. Jeżeli ktoś chciałby z was sobie w coś takiego zagrać, to na pewno na czymś, przynajmniej 486. Dobra, wychodzimy i zobaczymy, co jest następne w kolejce. O, to będzie tytuł na myszkę. Postrzelamy troszeczkę. Zobaczymy, czy to faktycznie wygląda tak jak na tych Pegasusach. A teraz może ten tytuł. To coś powinno być podobnego, jakaś też taka chyba strzelanka. Do góry czy na bok? Do góry pewnie. Zresztą zobaczymy, bo już nie pamiętam w tym momencie. Dobra, odpalmy to. Czego? TGR. Co to jest dokładnie? Flying... Tigers? Nie, coś takiego. Zaraz zaczynamy zresztą.
że się wyświetli tytuł pełen. Na pewno coś z lataniem i strzelaniem. W 2047, o, to jakaś troszeczkę wybiega w przyszłość ta gierka. Dobra, co my tutaj mamy? Interesuje mnie pad, czy będzie tu działał. Opcje, zajrzyjmy tu. Gdzie jestem wpięty? Znowu muszę przepiąć, bo prawdopodobnie dźwięk tu będzie. Tak, jest dźwięk, słyszę. Po przepięciu. Ok. I teraz tak, player pierwszy. Ja bym chciał, żeby tutaj był joystick. Ok. Kalibracja. Dobrze, jak jest kalibracja, wtedy powinno być bezproblemowo. I ok. Chyba się powinno to zapisać, bo dalej sterowanie jest z klawiszy, ale to tylko menu. Dobra, tutaj. To jest chyba na minimum ustawione. Na najwolniej teraz. Dobra. Okej, Rocky tutaj. Chyba można zaczynać. Zobaczymy. O, to może być ładniejsze i ciekawsze niż tamten tytuł. Działa? Nie, nie działa. Góra działa, a na boki? Chwilę. Jeszcze raz. Jeszcze raz kalibrację, bo coś źle poszło. Center, jest center. Okej. Dobra. Teraz? O, teraz działa. Jednak coś tam chyba za słabo przycisnąłem i nie wyłapało mi dobrze kalibracji na te boki, bo góra dół działało. No, to wygląda chyba jeszcze lepiej. I tak sprawniej się steruje niż w poprzednim tytule. Też chyba bardziej kolorowe to jest, tak mi się wydaje przynajmniej. Jakieś bomby tu są? Chyba tylko strzelam na razie. Karabinkiem takim. Pewnie trzeba coś zdobyć. Ależ tu jest dużo tych wystrzałów jednocześnie na ekranie. Tych kropek. Na szczęście tu nie jest tak, że jeden strzał jest po mnie. Tylko faktycznie muszę parę razy pewnie oberwać. Chociaż to może też zależeć od tego, co tam się ustawi, czy jaki poziom trudności. No ale najgorsze są te gry, gdy jeden strzał i po mnie. No i tak, tego typu tytuły właśnie lubię. Szczególnie pod DOSa. Jeszcze jak płynnie, ładnie chodzi, bezproblemowo, jak jest dźwięk, jak pad działa, to można fajnie pograć sobie. O, ale wystrzały, dawaj to, zniszcz do końca. Tylko póki co nie mam żadnego dodatkowego uzbrojenia, tylko ten karabinek podwójny. Ciekawe, co tu więcej można zdobyć. Jak można zdobyć? Może coś się pojawi, że jak to wezmę, to się zmieni, ale na razie nic tu za bardzo nie widać. O, tu jakie wielkie, co to ma być? O, tu jest jakiś tygrysek był. Znowu, to pewnie będzie znowu tygrys, jest. Pewnie muszę je wszystkie zbierać. Trochę tu się dzieje na tym ekranie. O, coś. Jakiś boss będzie? Nawet nie wiem, czy tu. Bo nikt nie strzela, nikt nie leci w moim kierunku. Podejrzane. A nie, koniec. Stage
koniec chyba. Następny. Myślałem, że to jakiś boss będzie na końcu. A jednak nie ma. Czyli po prostu trzeba było dolecieć do końca i przeżyć po drodze. No, niech coś wyleci. Dobra, już pierwszy wróg jest. Wciąż szukam czegokolwiek, co by ulepszyło moją broń. No ale nic się nie pojawia, więc jakoś tak dziwnie pod tym względem. Te wulkany takie wkurzające, bo nie wiadomo jak w to ucelować i ile razy trzeba. O, teraz to oberwałem trochę. To wydaje mi się póki co najlepszy tytuł, jaki dzisiaj odpaliłem. Ale jeszcze coś tam przed nami jest, więc jeszcze nic straconego, że może jeszcze coś lepszego będzie. O, wreszcie coś tu. Łap to, co to jest? Ale nie widzę, żeby coś się zmieniło. Ależ tu zarojenie. O, chyba spłonęło mi się nawet. Coś wziąłem, ale to życie było? Nie, nie wiem. Czy jakaś prędkość, czy co? Bo karabinek to mi się raczej nie zmienił. Był podwójny i jest podwójny. Wow, co to za... Łaj, teraz... O, tam coś jest, tylko co to jest? O, jest, upgrade. Teraz potrójny jest przynajmniej. Większa siła rażenia. To będzie łatwiej niszczyć te samoloty. Wreszcie coś się polepszyło. Tiger. Biorę go. Tiger. No, już potrójny troszkę więcej szkód wyrządza. Jeszcze mocniejsza spluwa by się przydała. Jakieś rakiety może też. Ale tytuł naprawdę fajny. Warto pograć. Chyba jest jeszcze druga część tego. Tylko nie wiem, czym ona się różni. Ale chyba dwójeczka też jest. Trzeba będzie dwójeczkę też ograć kiedyś. Znowu pusto? Udało się? Bo wcześniej nie było bossa, to może i teraz nie będzie żadnego. No nie ma. Ciekawe. Po prostu dolatuje się do końca. I nic nie wyskakuje na mnie. No, czekam. Pierwsze samolociki, z której strony? Tutaj. Z prawej zawsze wyskakują chyba w pierwszej kolejności. Dawaj, kolorowe samoloty z lewej, z prawej. A tu jest chyba normal ustawione jakieś, z tego co widzę. Tam na boku. O, coś jest. Nie wiem, co to znowu było. O, ależ tu... Te wulkany są najgorsze, bo one pakują... O, koniec. One ładują w każdym możliwym kierunku. Te wystrzały. Dobra, nie będziemy wznawiać, bo w to może nawet dosyć długo pograć. Fajna gierka, podoba mi się. Dobra. Ale my wychodzimy. I pora. Co tu dalej było? Zostało nam jeszcze Overkill.
No i na koniec sobie tego Duck Hunta jeszcze odpalimy. Dobra, sprawdzamy Overkilla. Nigdy nie wiem, która gra co obsługuje. Czy mam zostać na wyjściu Soundblastera, czy się przełączyć na głośniczek. Nic nie słyszę, więc możliwe. Ależ pisk. Już to wyciszam trochę. Tu jednak nie będzie chyba obsługi Soundblastera. Nie wiem nawet, czy tu pad będzie działał. I o co tu chodzi? Też jakaś strzelanka? Zaraz, jest tu coś do wyboru. Tu tak, literka K. Zmieńmy sobie... A, J. O, dobra, jest kalibracja. Fire. Fire. Wycentruj. Cyk. No i dobra. Dobra, same odgłosy. Muzyka to tu pewnie nie będzie działać. Za ciekawie, jak z głośniczka. Jakieś tam easy. Dobra. I tutaj mamy co? Do wyboru jakieś. No to jedynkę weźmy, zobaczymy co to będzie. A, to taka kosmiczna, typowa też strzelanka do góry. Tylko, że bardziej właśnie taka kosmiczna. To działa wszystko ładnie. No i dobra, coś takiego też może być. O, ale zaczyna się troszeczkę bardziej kolorowo robić. Myślałem, że będzie tylko na czarnym tle wszystko. A tu jakieś korytarze się zaczynają robić. Wow, wow, ale jak to szybko strzela we mnie. Jak to trzeba manewrować. Podejrzewam, że o te boczki to się rozwalę, ale też chyba... Jest przynajmniej dobrze zrobione, bo niekoniecznie jeden strzał mnie rozwali. Nie da się tego zniszczyć? Też może być ta gierka nawet. Ojej, ojej, co to za jakieś kule dziwne lecą? Oj, na bok. To złapać, to zniszczyć. Tego niebieskiego się nie uda chyba do końca. Tutaj to bardziej jest na manewrowanie niż na jakieś tam strzelanie. Chociaż też trzeba nieźle cisnąć w nich. Trzeba się odpowiednio wystawiać, żeby nie zostać trafionym. Co to za kula? Nie wiem, czy na lewo, czy na prawo. Jak tu lepiej? Pewnie tak samo. Symetrycznie będę atakować. A tu? Jakieś te kule podejrzane, tak ja właśnie. Jak stoi, to stoi, ale jak ruszy, to na full speedzie. Ło, zapomniałem, że tutaj te tasiemce atakują. Ostrożnie. Tu jakieś wrogie jednostki sobie latają. Aj, nie złapałem tamtego. Ależ wymyślne te dziwadła na mnie lecą jakieś. Co chwila to się coś innego pojawia. Ktoś miał pomysł. O, tego też nie nawet zestrzelić chyba. Ale ktoś miał pomysł na te różne dodatki tutaj. Urozmaicone to nawet jest. Nie ma nudy, nie ma nudy tu. No i koniec. Dobra,
żeby nie był zbyt długi ten odcinek, to chyba zakończymy i zobaczmy tego Duck Hunta, jak to się będzie tu strzelać, czy to w ogóle się da. Zaraz podłączę mój pistolet od Pegasusa. Bo oczywiście trzeba strzelać pistoletem. Nie no, żartuję oczywiście. Załadujemy sterownik myszki. No. Dobra, mouse jest tutaj. Działa? Działa. Dobra, to sobie myszkę podciągnę. O, włączyłem wygaszacz. No i sprawdźmy, jak to się będzie prezentować. To będzie wyglądać tak, jak na Pegasusie to zapamiętałem, czy jakoś inaczej. Duck Hunt. Jedziemy. Dobra, i co my tutaj mamy? Runtime error. Oczywiście, z czego to wynika? No wynika to z tego, że procesor jest za szybki. Zatem, no z czego można skorzystać? Z pakietu 136 w jednym. To jest taki pakiecik, gdzie mamy między innymi Setmul, taką aplikację, która pozwala wyłączyć pamięć podręczną na procesorze. Tam trzeba to wywoływać z odpowiednim parametrem. Ja sobie przygotowałem z wywołaniem tego setmula dwa pliki BAT, już wam pokazuję. One są w util. Nazwałem je CPU Fast i CPU Slow. CPU Slow to po prostu wywołanie tego z parametrem L1D, czyli wyłączam L1, natomiast Fast jest to powrót, czyli włączenie pamięci podręcznej L1 procesora. Także teraz mogę sobie na przykład, to jest akurat util, ten folder jest tam podlinkowany, także w każdym momencie mogę sobie wpisywać jakieś nazwy pliku, które występuje w tym folderze gdziekolwiek zechcę, czyli CPU Slow sobie tutaj wpiszę. Zobaczmy, co się zadziało. Widzimy, że tutaj jest, możemy kontrolować VIA C3, AMD K6, CRX 5x86, ale też działa na ten mój, działa na Pentiumy trójki. No i wyłączyło nam. Widzimy, że zostało L1 wyłączone. Zatem teraz wydajność, nawet jakbyśmy sobie zerknęli, nie wiem, na... Pamiętacie Speed 200? Wszystko było do prawej strony dociągnięte, a teraz patrzcie CPU jak spadło. No wydajność wideo pozostała nadal na bardzo wysokim poziomie, FPU trochę zeszło, a CPU to całkiem malutko teraz. I o to nam w sumie chodziło, tak? Wiadomo, takie gierki nie wykorzystują raczej koprocesora, ale bardziej bazują na procesorze CPU. Zatem odpalamy teraz Duck Hunt i już powinno to działać. No i jak widać, coś tam wykryło, coś tam napisało i chyba nam odpaliło. Dobra, game A. OK. Dźwięk. Dźwięk, chwila. Przełączę się, bo znowu nie tu, gdzie trzeba jest. Pogłośnie. Tutaj słyszę, że ten dźwięk tak nie jest zbyt dobrej jakości akurat. Jest na full. O, i taką małą kwadratową kropą w sumie steruję. To jest celownik i faktycznie sterowanie myszką jest. Oj. Dobra, udało się strącić jedną. Te dźwięki to faktycznie są z tego. Wygląda to chyba też tak samo jak na Pegazie. Ale jakościowo dźwięk słychać, że jest słabiutki tam. Pewnie u was to mikrofon to bardzo słabo to wyłapie. O już, a nie, myślałem, że już nie mam czym strzelać. No działa. Kolorowe, ładne, gładkie, takie czyste się wydaje. Ta grafika. No ale dźwięki trochę tutaj kuleją. Może to akurat przez to, że z tą kartą to nie bardzo chcę dobrze współpracować na PCI. A może po prostu tak kiepsko zostało to przygotowane, nie wiem. No da się tutaj w to grać. Chyba tylko myszką, niczym innym. Więc na 100% trzeba mieć myszkę podpiętą i załadowany sterownik. A, odleciała nam. Dobra. Bach. Nie trafiłem?
cyk. I co, jakaś następna runda? Co, jak to to się w to grało? Nie pamiętam. Tak, runda druga teraz. Fajnie, żeby faktycznie taki pistolet na peceta istniał, podłączany na przykład właśnie do gameportu. Ale chyba coś takiego nigdy nie wyszło. Przynajmniej ja sobie nie przypominam o czymś takim. A może ktoś się pobawił kiedyś i przerobił jakiś pistolet, dopasował go do peceta? Nie wiem. Bach, bach. Jeszcze? Się chowała tam za tym drzewem i nie mogłem ucelować. Zauważyłem, że nie ma sensu tak celować idealnie w środek, tylko trzeba jakby, nie wiem, przed, pod. To wtedy łatwiej chyba trafić jest. Tak jak teraz, też nie celowałem idealnie w sam środek. Bach, teraz akurat spudłowałem. W oko chyba trafiłem. No dobra. Ale fajnie, że gierka działa. Nigdy nie widziałem tej gry na PC, a najwyraźniej kiedyś została stworzona, no bo jest coś takiego. Komuś się chciało to przepisać, zrobić na podobieństwo tej gierki oryginalnej. Dobra, w tym odcinku to będzie już wszystko. Troszeczkę żeśmy poodpalali, troszeczkę tam posprawdzali różne rzeczy. Sprzęcik działa, dłuższy czas faktycznie nie był używany, ale nic mu nie dolega. Polecam tego typu maszyny. Terminal fajna sprawa, bo one właśnie przede wszystkim są bezgłośne. Nie ma tam żadnych wentylatorków, nie ma tam dysków talerzowych. Także jeżeli ktoś lubi pograć sobie w ciszy, albo na przykład lubi też nagrywać coś takiego, jak gdzieś hałas jest naprawdę wrogiem, tak jak tutaj właśnie w trakcie nagrywania, to wszelkie szumy, wszelkie terkotania jakieś tam dysków i tego typu rzeczy, no, mogą być wyłapywane przez mikrofon, stąd też ja wolę urządzenia, które nie hałasują. No i akurat ten terminal jest idealną maszyną, da się go spowolnić, jak któraś gra nie chce odpalić ze względu na zbyt szybkie CPU, a jak potrzeba dużej mocy, no to tym bardziej nie ma żadnych problemów, no bo procesor ma tak duży zapas wydajności, że spokojnie by uciągnął chyba każdą grę, która wyszła pod DOSa. No dobra, zatem widzimy się w kolejnych produkcjach. Cześć!